Dzień dobry Państwu, zapraszam Państwa na kolejną serię ćwiczeń przy biurku. Są to ćwiczenia manualne. Rozpoczynamy. Odwróć dłonie od siebie, zaciskaj mocno pięści i powtarzaj ćwiczenie 10 razy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, i 10. Spróbuj to samo zrobić na przemian prawą i lewą ręką. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i 10. Połącz obie dłonie i spróbuj przepychać, siłować się z własną dłonią. Prawa z lewą, na boki. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Otwórz szeroko palce i złącz razem. Szeroko i połącz. Szeroko, szeroko, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Następne ćwiczenie. Połącz palce razem i spróbuj wykonywać młynek samymi kciukami. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Spróbuj to samo wykonać, tylko lewym kciukiem. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Druga strona, druga ręka. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Wcale nie jest to takie proste. Następne ćwiczenie. Oprzyj dłonie palcami na blacie i spróbuj wykonywać ruchy jak przy grze na fortepianie. Po kolei wszystkie palce dotykają blatu, a następnie zabieramy paluszki od blatu. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery, trzy, dwa, jeden. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery, trzy, dwa i jeden. Następne ćwiczenie. Wykonuj naprzemienne młynki do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To samo w tył. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Przechodzimy do ćwiczeń z wykorzystaniem przyborów. Przyborów takich jak kubeczki. Na początek wykorzystamy tylko jeden kubek. Chwytamy go prawą lub lewą ręką i próbujemy odwracać kubek, odstawiać na blacie stołu. Odwracamy. Do góry dnem. Odwracamy. Jeszcze. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. I ostatni raz 8. To samo druga ręka. Raz. Dwa. 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Ten sam wariant możemy powtórzyć, utrudniając sobie chwyt już na samym początku. Odwróconą ręką i obracamy dwukrotnie. Raz. Dwa,
5, 6, 7, 8. Druga ręka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Następne ćwiczenie będziemy wykonywać jednocześnie dwoma rękami. Jak Państwo zauważyliście, cały czas podczas ćwiczeń spoglądam na swoje dłonie, dlatego że kontrola ruchu odbywa się również przy pomocy wzroku. Rozpoczynamy jednocześnie dwoma rękami. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Nie jest to wcale łatwe. Przechodzimy do następnego ćwiczenia. Jeszcze tylko wspomnę, dlaczego używałem plastikowych kubeczków. Otóż dlatego, że jeżeli by nam wypadła szklanka, mogłaby się rozbić ze względów bezpieczeństwa. Połóż dłonie na blacie stołu i wykonuj jednoczesne kółeczka na blacie stołu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. To samo kółeczka na zewnątrz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Uwaga, teraz będzie wariant dla trudniejsze ćwiczenie. Jeden ruch jest w prawą, a drugi w lewą stronę. Prawa wykonuje ruch w lewą, a lewa w prawą stronę. To samo możemy spróbować w drugą. 4, 5, 6, 7 i 8. Dziękuję Państwu bardzo. Były to przykłady ćwiczeń manualnych, które jak sami widzicie nie wymagają dużego zaangażowania od Państwa. Przy użyciu bardzo prostych środków, przedmiotów, przyborów możemy te ćwiczenia wykonywać w domu, wspólnie z dziećmi, z wnukami. Może to być czysta przyjemność, zabawa, a jednocześnie coś dla naszego zdrowia. Dziękuję bardzo.